Dzień dobry, z tej strony Klinika, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem dr Hodo, a to jest dr Urgo. Dzisiaj mam dla was coś specjalnego, coś dziwnego, coś nowego, a mianowicie komentarz gry jednego z widzów, który nazywa się jak? Pentaking 2000. Obserwowany przez nas gracz jest dżunglerem, jak się okazuje. Jest w brązie 5, ma 88 LP, sprawdziliśmy to. Jego najczęściej grana postać to trash. Przyjrzyjmy się może tym kompom obu drużyn. W drużynie Pentakinga, czyli naszego faworyta, mamy Renektona na topie, Katarina na midzie, Twitcha na AD Carry i Brauma na supporcie. No i oczywiście nasza wisienka na torcie. Dokładnie. Czyli Shyvana na dżungli. Ja zauważyłem właśnie pewną rzecz. Patrzę na supporcie. What? Z Ignite'em i masterką pod damage. Jesteśmy już w grze, proszę Invade. Państwa. Tak, Pentaking jest już na redzie przed swojego przeciwnika. I mamy tutaj do czynienia z tym Pantheonem na supporcie. Co taka to robi? Ona flashnęła w drugą stronę niż do swojego Tureta. Co to jest za gruby Invade, proszę Państwa? Nawet my takiego nie robiliśmy. Już Exhaust poszedł, Lissi został zignitowany, zegzostowany. Będzie First Blood na Twitcha. Znowu First Blood, będzie masywna przewaga na bocie w tym momencie dla ich AD Carry. Katarina, widzę, wierzy w swoje umiejętności ze względu na item, który kupiła na start. Najlepszy item. Co nie? Jezus, to Pantheon na supporcie spotkał na damage i HP. To jest kwintesencja brązu. Ale zobaczcie, jak tam... Agresja. Ta tarcza. Idealny tak. Co ten Pantheon tam? Bije się 1-2 w minionach. Co za gracz? Nawet nie czeka na carry, on wie, że ma damage. Katarina jeszcze nie cofnęła. Fizz ma już... Był chyba w bazie już, tak. Był. Agresja. O, Katarina jeszcze wraca, ale agresywna. Co tu się wyrabia? Ale zobacz. Kamera jest jeszcze dziksza niż ta Katarina. No nie. On bierze wszystkie buffy i bierze teraz blue nawet. Co za karakan? O! Lissin będzie. Jeszcze Renekton tam jest, on... A, teraz już go zobaczył. Czy będzie smajtował? Nie, nie zdąży. I jeszcze zginie! Pentaking! Zginie. Patrz, on tu ma wardy, ma wizję, jeszcze tu... Pentaking przyjął Q. Jeszcze troll na to! Czy Pentaking będzie fleszował? Z drugiej strony Fizz idzie na niego prosto. Czy Fizz ma flesza? Fizz ma flesza. Ale Pentaking użył smajta, żeby się schilać. Czy ucieknie? Pentaking, czy ucieknie? Foczka, boczka, nie! A Ignite! Niestety, double buff idzie na konto Fizza. No niestety, nasz gracz Pentaking ma w tej chwili jednego deada. No i oddał double buffa midlanerowi, co może być ciężkie. O! No bo tutaj jeszcze jakaś walka. Jezus, ta tarcza! First time Braum! No! Jezus, jaki brzuch! Flash Q! Co? Pantheon wszystkie, nie? A trutka nie wystarczy. A tu jednak botlej już się... Katarina dostała shota od Tureta! W międzyczasie Ignite i damage... Katarina, co za gracz! Ja. I na top lane... On chyba hawczył. Nie wiem, ale ja się nie jestem w stanie skupić na komentowaniu, są takie place. Tu się dzieje za dużo, na każdej linii, w każdej sekundzie dzieją się takie place. Q trafiło, flash, heal. Kolejny flash. I... Tak. Za późne E od Wayne. Niestety jeszcze nie znamy nazwy skillów, dlatego będziemy mówili QR. I na razie mamy grę po angielsku, także nie wiem, czy będzie... Profesjonalne. Katarina! Jaki ograła! To nie jest, to niemożliwe, że to był brąz. To jest jakiś smurf. Ale patrz, już ma 5 staków nabite. No proszę, ona wiedziała co kupić i ma double buffa. No nie, o, foczka boczka. 3 levele przewagi nad Fizzem. To jest totalna dominacja. Dopiero to zauważyłem, Boże. A Fizz dopiero 4... Fizz bija! Nie! Katarina! Oli! Katarina, nie! Jak go grała! Jeszcze cofa! Patrzcie jaki dzik! Patrzcie to! Prawie! O Jezu! A ten double buff krąży, nadal jest w obiegu! Będzie Nexus bić od dalej będzie. No, 7 minuta, a to jest nadal pierwszy blue list, nie? No. No nie. Zaraz się drugi respi. Bo? Ja, gank... Zrobił ganka na Shyvanie! Pentaking... Ej, co naprawdę zrobił ganka na Shyvanie? Ale... I prawie ubił. On będzie dajmował. O nie, Pentaking, nie rób tego! Pentaking! Ma ulta? Pentaking! Pach! Padł! Ale zabił. Zabił. To się liczy. To się zawsze liczy. W grze w LoL'a liczą się tylko kille, zero tak farmy i zero threatów, zero objektivów. Zgadzam się. To jest jedna słuszna taktyka. A zobaczmy więc zaraz się jak farma. Farma, no cóż, na AD Carry, szaleją, powiem szczerze. Jak to 8 minutę. Chciałbym zauważyć, że junglerzy mają prawie tyle farmy z AD Carry. Ja, ej, faktycznie. Ej, nawet Shyvana ma tyle samo, co ma więcej niż AD Carry. Jezus, dajcie żyć, co to jest? Płaczę. Co my oglądamy? Lissin w międzyczasie zgankował linię bez swojego pobratymca. Renek
to on, ale do niego wbił jak dzik. Agresja, on chce tego raida, on pragnie go. No, ale halo, halo, kamera! Jezus, ta ryba! Katarina! O mój Boże, walka o double buffa, czy przejdzie w następne... Znowu foczka boczka. Kurczę, foczka boczka jednak. Czy on zabił tego Lee Sina? Lee Sina? Nie, Lee Sin żyje. Co ciekawe, jak na taki damage, jaki zadał Renekton i na tej akcji na rzece i tutaj przy ganku Lee Sina, to ma słabe staty. Szósty level! Zrobił ganka na Shivana, i to nagle Lee Sin! Nagle Lee Sin dostała kontra... ganka Shivana dostała. Znaczy, bonga, znaczy gonga. Gonga! Piękny gank, jeszcze Ignite tam dostała. Kto ma Ignite? Pantheon, aha. No. Twitch! On będzie dajmował! Nie, daj nie, jednak zmiękł. Dobra, czekaj, 3, 2, 1. I do porozumienia. Przyjrzyjmy się dżunglerom, bo to nasz taki matchup of the game. Mamy tutaj Shivany, 30 farmy, 2-2-2 staty. Item dżunglerski i podatak speed. Budki też są już na ikoncie. W międzyczasie Lee Sin, 28 farmy, item na dżunglę, zielony i dwa longswordy. On chyba tutaj chyba w jakiś... zawładnąć early game jak to Lee Sin. Ale no nie wygląda na to. 3 deady na jego koncie, 0 kili. W międzyczasie Katarina oczywiście, prewencyjny ult, żeby tylko spłoszyć swojego przeciwnika z linii. Ale w międzyczasie szykuje się dive na topie. Renekton odpala ulta, stunuje. A jednak ult Trundla wystarczy, żeby wytankować te wieże. I kill idzie na konto Lee Sina. Pierwszy kill dla Lee Sina. Uwaga, mam hot info z piętra niżej. Syn pary mieszkającej na dole ma karę. Syn pary mieszkającej na dole ma karę. Poczekaj, masz to stygnie, potem tak. Będziemy konsumować. O, kata, wiedziałem, że wbije. Ona nie ma hamulców. I trzeci turec stankowany, pięknie. Kurczę, ona wraca. Ona jeszcze chce to zrobić. Ona myśli o tym. O, Lee Sin! O, to co? Ten recall. Myślała, że zdąży, no myślałem. No troszkę zabrakło do mnie. Jeszcze ten flash na koniec. Mhm. Świetna sprawa. Ale zauważ, że ona flash na te roślinki wypuchają, co ona chciała. No bo ona chciała, no... Niestety nie wystarczyło mechaniksów. Onawczy. Nie, no. Dały disrespect. A, baitował na Lee Sina. I Lee Sin Q nietrafione. Penta King, czy pójdzie pomóc topowi? Nie. Kasa teraz ma gorsze staty od tego Fizza, kto by przypuszczał. Ale Fizz cały czas walczy z farmą. Proszę, jak tam się dzieje na tym topie? Czy on to wytankuje? Użył ulta i już po ptaka. O, tutaj... Chociaż! Co on porobi? Czy będzie double? Co dzik? Będzie double? Double! Jaki? Jak ograł, co Reconnecton. No, jak? O, kata proszę... Kolejny, znowu tak? Tankuje! Historia lubi się powtarzać, Lee Sin już idzie w tamto miejsce. Jest, idzie! Nie, on idzie na topa. Co ta Katarzyna? Co to Lee Sin? O, ta ryba. Ryska lubi pływać. Uwaga, Shivana! Czy będzie ultować? Jak poleciał! Ach, nie zultowała. No, ale Lee Sin widać, że tutaj się wkurzył przy tym ostatnim dive'ie. O! To jakieś ostre trade'y na bocie. Ult jednak złapał Wayne. Jezus, olał Pantheona, w ogóle ruszył! Ruszył na Vayne'i! Ta tarcza! Jak to ograł? Brałem MVP. No. W końcu mu tarcza wychła. 0-0-6. No, dobry support. Dream support. Ale Penta King nam idzie. Czy poradzi sobie z tym pisem? Ole... Ach, jednak... Ale chciałbym zauważyć na świetną kontrolę wizji przez każdą z drużyn. Zobacz na te trinkety różnorodne. O Boże, i ten Twitch myślał, że sobie może poradzić sam. Czego mam wrażenie, że jednak ten jungler top z drużyny niebieskiej to jest primate. Tak trochę, nie? Trochę tak się siedzą na kolankach. No, strasznie tak. O Jezus, Katarzyna. O nie. Czy ucieknie? Nie użyje ulta chociaż. Może jakiś damage zadaje. O nie. Reconnecton? Miałem wrażenie, że dosłownie przez ułamek sekundy użyła ulta, ale nie użyła, bo widzę teraz. Czyli z nim ucieknie, biegnie na przykład, niestety chlasnęło go po plecach. Reconnecton... Do wieży. No, w międzyczasie... Kamerzysta uznał, że to jest ważniejsze. Dokładnie. Jest ulti. Ale ten Twitch, no niestety flash mu nawet nie pomógł. Ale ten Wayne się próbuje chować pod... Szeregowy fajek! Flash Q! To będzie kill, nie ma szans. Pięknie. 7-1, cóż za Twitch. W międzyczasie za minutę 50 prespi się pierwszy Baron swoją drogą, a propos obiektywów, jeszcze nie zrobił żadnego breaka. Nawet nikt nie podszedł tam w ogóle, nawet nikt tego nie zwardował. I aktualnie na mapie mamy raz, dwa, cztery wardy. Z czego drużyna niebieska ma jeden. Jeszcze chciałem zauważyć, że wszyscy mają żółte trinkety, wszyscy mają prawie staki na full. To jest pokaz umiejętności taktycznych. I ta Katarzyna, ona zawsze engage'uje, ona zawsze jest... Nieważne jakby była do tyłu, ona zaraz zawsze... poleci, po to zobacz. Może tej Kacie mówiono, że jak będzie zbierał sztule, ci jakieś staki się nakładają. Ona wie jak... Patrz, jak skoczyła po to. Renekton gankuje tutaj, counter gankuje. I za tym jeszcze Shivana. Shivana, rybka lubi pływać. Prosto do rzeki poleciała. A ten jaki disrespect, Fizz. O nie, oni to obrócą.
Q nie trafione. Oj, była taka przewaga, a tu niestety kap troszkę za głęboko weszła, a tu Twitch z dupy! Tu Q przez pół mapy! Oj, Twitch kontra Renekton, kontra Trundle, to będzie ciekawe. Lee Sin, przed... Kangra Shivanie! Ultuj Shivanka! Red dobił! Ej, Rifka! Kto? Że zniknął. Jezu, już się przeraziłem. Jakiś objective? No co? Ej, turety? Nie, padły dwa turety na bocie i na to. Ty patrz, wreszcie jest jakaś kontrola, pierwszy ward zniszczony. No, i to ping. No nie. O! Agresywny ult, czy zaraz katastroluje swoim? Nie, ona czeka. Nie, ona czeka na odpowiedni moment. Musi być co najmniej pięciu w jednym miejscu. Gank na Shivanie i Twitch, ale on to teraz poklika. Ale... Już to czuje. No... Ratata, leci, jeden, drugi, piąty stack na Triandlu. No niestety, trochę... Ach, nie użyłe! Nie ma zasięgu chyba. I many. On ma 7-1, zauważ. On ma tylko huragan i jest ładny. O Jezus, ta kata weszła z rybą prosto na Renektona. Teraz ultuje dopiero. O! Drake! Robią Drake'a, 22 minuta, pierwszy Drake. Czy ktoś im przeszkodzi? Nam nie ma wardów tam nawet. Pantheon ultuje! Aaaa, dziuknęła. O Jezus, Lee Sin. Oj, ale gang. O! Dziwnie dobrze. Ten ult widziałeś? Tak, ścianę. Prrt. Ale Twitch i tak wyklikał. Czy Lee Sin nawróci, czy się cofnie, czy zgridzi po fraga? Pytanie, czy puszną tego midlane'a w końcu? Jest, zabity. Jeszcze Fistam idzie. Chciałem zauważyć, że drużyna czerwona puszna tylko jedną wieżę. O Jezus, ten Fizi. O nie! Jok z dżuką! Tarcza nie w tę stronę, o Boże! O Jezu! A Bram się będzie bił, on czuje tutaj krew. On czuje. Foczka, boczka, fleszuje, on może ją zrobić. Exhaust! Autoatak! Pyk! Q! Ja porobił! Support stulecia! 2-0-9 to staty Brauma. No nie. Kurde, jestem z niego dumny. Pentaking zdobywa killa. Zdobył. Kata uciekła na low. W międzyczasie jak się spróbuje nasz support Pantheon. Zobacz, to jest support. Ma wyczyszczony trinket. Nie ma staków. Ale zobacz na te supporty, ani jeden, ani drugi sidestone'a nie kupił. Deadman's Plate! A jeszcze nie ma sidestone'a. Dżuknęła. Oj, Pantheon. Flash! Rybka. Jeżeli tam jest Twitch, to mogą to obrócić. No Twitch coś się trochę za bardzo z tyłu trzyma. Nie chce chyba engage'ować za bardzo. Tak, trochę wstydliwy jest taki. A może dlatego, że Brauma nie ma. Przyszedł Braum. Teraz to jest szeregowy fajtek. On wie co robić. On będzie fajtował. Już widać. Fist bija. Ale fajtek trafił. O, w międzyczasie Trundle zaczął chase'ować Twitcha. Twitch no niestety wyłączony z fajtu. Drużyna czerwona ma trochę w plecy, jeżeli chodzi o te trady. Heal od Twitcha. Twitch przeżył. I to wcale nie tak na ledwo. A, teraz już... Tutaj próbuje coś czyścić i odpalił ultan. Ale ma krysy! Widziałeś jaki krycia? Ładnie, ładnie. A już Infinity Edge'a kupił. On nie chce sprzedawać Longsworda ani potki, on czeka aż się uzbiera cały na Infinity. Tak jest. Ale teraz ostry Aram jest, wszyscy nam idzie. No. Pantheon tutaj engage'uje, w ogóle nie wiem, która linia, w sensie z której strony jest... Który team, nie? No. Ale widziałeś ten ult katy? Trwał jakieś 0,00 sekundy. Jeden. No to gratuluję. No już ma 3-11, zbiera te kile jak kurczę grzyby po deszczu. Szeregowy fajtek? Ale tam chciał głęboko. O, myślałem, że tu z roślinki skorzysta, a tu jednak do foczki boczki. Tu nie ma wieży. Trafił to! Ten ult zgubił. Pantheon? Uwaga. Czy będzie nawrót? Prosto na Twitcha skoczył, czy Twitch... Szeregowy fajtek olał Twitcha, ale nie piękna dał Face of Mountain. Piękna tarcza. Tak jest. Rybka lubi pływać? Bardzo lubi. Pentaking! Ach! Kata. I teraz Vayne. Ale czyści, patrz Vayne czy Kata? Dwa brązowe czempy. No oczywiście, że Vayne. Patrz jaki dips wchodzi. Czemu ona tak biega w tych minionach? Kata! Zbierasz... Jeszcze wbiła! Jak? Yes. Kata, jeszcze jeden kill! Co za gra... Weszła w... Dobra, myślałem, że padnie od tereta. Wow. Autentycznie brak mi słów. Do not believe what Frogen just did. O, Pantheon się ultuje. Za chwilę tego wrócimy. W tym miejscu. Prosto na Twitcha. Twitch nie ma najmniejszych szans, chyba że Facebook to... Ach, ta Shivana troszkę za późno. Shivana, no... Ale jest tam Katarzyna! Czy poczyści, gdzie jest ult? Dostała stuna, leci. Brał ją molał. O Jezus, ten Red! Red ją porobił. Zobacz, wyrównali w goldzie. Z 30 do 30. I tak, zgadza się. Uwaga, respi się kolejny Drake. Fizz idzie na Drake'a, prosi o pomoc! Niemożliwe, pierwszy Drake dla drużyny niebieskiej. Patrz, nawet Baron jest zwardowany przez drużynę czerwoną, to jest coś niesłychanego. Po jednym Drake'u będą mieli. Równiutko. Kata zebrała sztylecik, czy wróci po tamten? Czy wróci, patrzę na minimapę? Chyba wróciła. No oczywiście. Jak złapali! Piękna gra nie miała najmniejszych szans. Tutaj ktoś nam cofnął chyba w tym momencie. Renekton. No. Zostawił swoją drużynę na śmierć. Katarzyna, jak jest Zonia roku. Ach, jeszcze rybka.
Ale zabity! Penta King, 2 kile! No nie. Coś czuję, że on tego Lissina mógłby również zrobić. Ale w międzyczasie... Inhibitor. Ignoruje w ogóle Nektona. On go tam smaga po pleckach. Raz na jakiś czas ugryzie, żeby głodnym nie być. On może w ten sposób zrobić Nexus, jeżeli nie przyjdzie tutaj jakiś inny gracz. Dokładnie. Jakby po prostu można było być Nexus, jak są dali tarety, on by tak zrobił. Dokładnie. O, Twitch w międzyczasie. Co ten insekt porobi Twitcha? Na styk! Gracz. W międzyczasie Tradu zrobił inhibitor, albo miałem wrażenie, albo przez chwilę tańczył. Nie ma ulta na tym, na siwaniu. Drużyna niebieska zwartowała barona, obawia się. Ale jeszcze żadnego side zone nie ma. O, kata złapana, rybka lubi pływać, pójdzie Zonia. Nie ma chyba. Twitch flashuje, zabije Lissina. Szeregowy fightek! Nie chcę se stealnąć, ale chyba stealnie. Coś go tak kusi, kurczę. Stealnij! Fightek! Ma ten przycisk na Q. Fightek, musisz to zrobić! Tak. Zrobił to, już zobaczył, że Twitch został daleko z tyłu, stwierdził, że nie, dobra tarcza. O. On się rzucił na tego Twitcha. Czy go porobi? Poszedł już ult od Brauma, niestety nie wiemy, jest w stanie go wybronić. Rybka! Jezus, jaki dips! Porobił! Jeszcze Wayne, co za gangbang na przeciwnym botlane'ie. Ależ to grali. Trandry jednak za silny. 10 kill na jego koncie. Ten Trandry mógł teraz spokojnie wbić pod turetę, stankować go jeszcze tak z 5 shotów. Czy nie, drużyna niebieska ma zamiar to teraz skończyć. Wayne właśnie w międzyczasie, jak drużyna się jej biła... Ale Twitch! Co za damage! Jezu Chryste! Jeżeli oni teraz zabiją tych dwóch, to może być gra dla drużyny czerwonej. No nie wiem. Bolt jest cały czas równy. Wątpię, żeby pusznęli aż tyle, żeby po prostu doskończyć w tym momencie. 40 sekund? Jeżeli Wayne zginie? Zginęła? Jeżeli Trandry zginie? Nie jestem pewien. O Boże, Shimana się cofa. Pentaking tak się nie robi. Drużyna niebieska właśnie zdobyła taret na topie. Nexusowy. A, dlatego cofnęła Shimana, przepraszam. Nie mają inhibitora. Dobra, jest jedna wieża. I plus mają jeszcze jeden inhibitor otwarty na midzie. Także Trandle intensifies. Tak, Trandle może to zrobić. Biorą się za inhibitor. Jest ta sama sytuacja, co przed chwilą była po drugiej stronie. Fizbija. O, ta Zonia. Niestety uratuje ją. Jak poleciała? Ten Twitch coś czuje, że mógłby to jeszcze ograć. Czy ma ulta? Twitch. Nie, jeszcze nie. Niestety, musi jeszcze wytrzymać jakieś około 20... Ale zestunowany Panteon i będzie martwy. Tak, będzie martwy. Nie ma, będzie martwy. I Lissin również. Proszę Państwa. Czerwona, prawdopodobnie zaraz... Wayne engage'uje. Ach, ona ma Brauma. Twitcha. Ale ma damage. Typowy hyper carry w lejcie. Jednak nie wzięli inhibitora, ale mimo wszystko dwie wieże poszły. Cały czas trzeba przypomnieć, że na topie drużyna czerwona nie ma inhibitora i musi bronić, chociaż jest całkiem nieźle puśnięte. Po dwóch Drake'ach, uwaga, pojawił się... Elder, nie pamiętam, gdy coś takiego się stało. Wyobrażasz sobie pojętym Drake'u Elder? Ja czekam, aż coś takiego się pojawi w tej serii. Wayne są... A, myślałem, że ona robi solo. Nie, no ale idzie tam drużyna czerwona. Shyvana, czy zrobi genka? Czy ze smite? Shyvana ma smite'a. Dostała denia. Nie! Nie zrobiła. Skalkulowane. Ale Wayne zabita. Trandle może też? Kogo fokusują? Dwóch tanków kontra trzech dipsów. Jeszcze rybka wbija. Katarzyna tutaj. Jeszcze żyje, ma jeszcze Zonię? Co ona jeszcze tam biła z powrotem? Mogę sobie równie dobrze wardę postawić za ścianę i uciec po prostu. Penta King przeżył to, proszę Państwa. Kurczę. Szkoda tego Twitcha, szkoda. Inhibitor na topie się zrespił w międzyczasie, obie drużyny mają po dwa inhibitory otwarte. Ale szeregowy fightek i Nekton zamiast pushować... Wolą jednak dostać killa. To jest... Ale to Q nie trafiło, Lissin. Milimetr po prostu. I Renekton tam już czyha na niego, patrzcie nie Państwo. Nie ma szans dla Lissina. Ale szkoda tego inhibitora, chociaż może Penta King to zrobi? Wayne się zaspiła. O nie, to będzie no, masa Penta King. Ale jest inhibitor. I już mu się skastował ult, tak. W sensie naładował. Nawet ucieknie, patrz. O, teraz Brown będzie ginąć. Twitch próbuje coś tam kajtować, tak kawałek po kawałeczku, ale chyba drużyna niebieska właśnie to będzie kończyć. O, ależ dips tam jechał od Wayne. Twitch niestety nie miał najmniejszych szans, Kata dopiero teraz wychodzi z bazy, nie zdąży niestety pomóc raczej Lissina od Shyvana. Drużyna niebieska prawdopodobnie to w tym momencie skończy. Został tylko jeden taret pod Nexusem. Wątpię, żeby to wybronili. Chyba, że zgryzą po inhibitory. Chyba tak się dzieje właśnie. Tak. No, i teraz będą kończyć grę? Jeszcze, uwaga, 15 sekund. Renekton wbija na ulcie, Kata ucieka z Ignite'em. Dobra, Guardian zdjęty z Panteona, ale to... Nic nie da. Trandle tankuje wieżę jak... Szalone. Nie ma najmniejszych szans. Brown za 5 sekund, ale sam Brown nic tutaj nie zdziała. Sama Kata wbija. Nie ma najmniejszych szans na całą piątkę. Mało... Zabiła! Brown jeszcze obroni! A patrz co się dzieje na midzie w przeciwnym teamie. O Jezus, Trandle robi to co zawsze. Tylko nie to. O, Twitch! Twitch to jeszcze wykeruje! Oni to wybronią! O nie, oni to wygrają może nawet. O Boże. Jezu, ja myślałem... Gdyby oni się rzucili od razu... Tak na jest. Nexus, skończyliby to z palcem... Kości ogonowej. Tak jest. Co tu się wyrabia? Kata zbliża. Leci.
O Jezu. O, ona baitowała, to wszystko był bait. To był bait, te wszystkie sztyleciki. Drużyna czerwona to jeszcze obróci. Jak... Jeszcze... Trandle! Trandle troszkę zbyt odważnie. Chociaż... Jakby tam Twitch podszedł, to może? Ale Twitch ucieka przed... Kerry i junglerem. To Q, widziałeś tego Q-Lissina? Tak, takie optymistyczne. Zbłąkane. Kto to jaki gracz? Wróci pośledzik? Nie, no tym razem pędzi. Ale pościg, proszę państwa. Tutaj on nadal bieg. Shyvana? Ach, Trandle solo na pewno zrobi tego. Zrobi, nie ma szans, żeby uciekł. On się łudzi, że jeszcze będzie niewidzialny. Żadne flesze mu nie pomogą, nic mu nie pomoże. Ach. Jeszcze. Ach. Flash. Ale Katarina tymczasem. Zabili? I ona zaraz zginie od 100 milionów. Co za gracz sztylecik! Jeszcze zje sobie malonki. O nie, Trandle to robi. Dobra, Twitch go sfokusuje. Jak tam Nexus? Chłopcy Nexusa na zrozumienie interfejsu, no. 1/4. Za mało. Szeregowy bajtek odwraca uwagę. Dobra, obronili. Jest w tym momencie 4 versus 1. Drużyna czerwona ma przewagę, jeżeli to dobrze wykorzysta, po tym fajcie będą mogli skończyć grę. O nie, w Twitch! Twitch ma cały czas Guardiana, chciałem zauważyć. To nie jest takie hupiów. W sumie to wszystko było... Shyvana została kopnięta. Katarina! Double kill! Triple kill! Co za gracz! O mój Boże, w tym momencie oni mogą to iść prościutko do Nexusa i skończyć. Inhibitor przynajmniej wzięty. Może się jeszcze skuszą na Inhibitor z bota. Jak najbardziej się skuszą. O nie, Katarina! Za głęboko, chociaż ten tweet, ten ult, widziałeś tego ulta? Tak. No, przynajmniej wygrało to Flesza. Katarina nie daje za wygraną, ona drużyna niebieska agresywnie pinguje na Nexus przeciwnika, jakby to miał coś dać. I są dwa inhibitory w przód, proszę państwa. Kurczę, drużyna czerwona, a chciałem już powiedzieć, jakiej oni sytuacji byli. No, już Nexus. Tak, już był koniec gry, już myślałem, że to jest koniec. Pantheon ultuje, jednak wszyscy swoją drużynę. Tutaj Hextech poszedł. O Jezus, 5/2. O, jest, dostali slowa. Twitch tam z tyłu coś próbuje pomagać, Renekton z Shyvaną biegną na pomoc. Katarina! Co za grać? Co za... Ojej, niestety ta zonia ją zgubiła. Ale ładnie tam wyczyściła troszkę team. Trandla złapali, to jest decydujący fight w tym momencie. Jeżeli dogonią... Tak, mają... Pantheon się sam rzucił w objęcia po prostu. Jeżeli dobrze to rozegrają, jeżeli się nie skuszą na... top lane'a, to skończą tę grę. Pentaking będzie to tankować? Twitch już tutaj leci, kończyć nie, zrezygnował, stwierdził, że za dużo damage'a. Tankuje tylko jednego tereta. Shyvana to się rzuci... Nie, Wayne się rzuci. Wayne dopiero za 50 sekund, będą mieli bardzo ciężko w tej obronie. Boże, oni się cofają pod Drake'a! Dwa inhibitory padły. Top się fuszuje sam z siebie, może... Teraz tylko czekam, aż pójdę na Barona. Trandle idzie sprawdzić w tym momencie, coś podejrzewa, biegnie prosto na Barona, zaraz spotka przeciwną drużynę. O, dostał slowa. Ale... Jeszcze tak? Zastukowany? Uuu, niestety. To będzie po Trandlu! Nie, Trandle... Rybka lubi pływać. Jednak. Uratowało go. Pantheon skacze prosto przeciwną drużynę. O, to jest samobójstwo. Bram złapany, nie zrezygnował jednak. Czy będą robić tego Barona? Pentaking? Jest pewny, że... Niebieska drużyna ma wizję na Baronie. Czy ktoś się podejmie próby... ukradnięcia, Lissin strasznie naokoło pobiegł, może to być niedobry pomysł. Nie zdąży, nie tak. Nie zdążył. Twitch? Czy zna... Znalazł Lissinę. O nie. Lissin... Ale ma jeszcze Guardiana. Ma Guardiana. Jaki ten lifesteal! Zrobi go! On nie stracił Guardiana. On się leczył więcej niż dostawał damage'a. Właśnie stracili wieżę pod Nexusem. Pantheon nie był w stanie sam wybronić, kiedy jego drużyna... Obie wieże! No, już Nexus jest w trakcie obijania. Czy ona użyła ulta? Chyba nie. Teraz użyła dopiero. Rybka lubi pływać, Katarina bardzo obita. I kończą! Kończą! Pentaking! Pentaking! Oni to wybronią! Jeszcze dwa szoty! Jest! Czy będzie? Tak! Yes. Skończyli. Jezu, już się bałem, że to znowu będzie ta sama powtórka. Dokładnie. Ta sama Ależ powtórka. Piękny mecz. Wielkie brawa dla Pentakinga. Drużyna czerwona i jej gold. Blisko wystarczająco. No to w każdym razie, to by było to, to by był pierwszy odcinek. Także do was prośba, łapki oczywiście, subskrypcje, jeśli jeszcze tego nie robicie. Jeszcze możecie nam oczywiście zostawiać w komentarzach swoje opinie, jak wam się podoba taka. Jakieś sugestie, co by poprawić, co zmienić, może trochę inny komentarz. Może innych casterów. No. Dobra, finalnie, dziękujemy bardzo serdecznie, to był Dr. Hodor. Hodor! Hodo! To był Dr. Hodo. Jak zmieniasz nikt, to zapamiętaj, że zmieniasz. Dobrze. I bargal.pl